przestrzeń. No bo to jest tak, jeszcze jest festiwal filmowy i trwają próby pana Roberta Glińskiego z tego widowiska, które jest dzisiaj wieczorem. W sali prób, część aktorów próbuje w kręgu namiętności tango Piazzolla naszą kolejną premierę, która będzie na scenie Lepiej, więc musimy się jakoś znaleźć tutaj w tym pomieszczeniu. Witam serdecznie na prapremierze, na konferencji dotyczącej prapremiery Idąc rakiem, jednej z ostatnich powieści Gintera Grassa, powieści napisana już w tym stuleciu, czyli w XXI wieku, i powieści, która o tym XXI wieku próbuje opowiedzieć, sięgając co jakiś czas do wieku XX, jako że teza jest, jedna z tez tej powieści jest taka, że to, co przyszłe i obecne, jest bardzo trudne do rozgryzienia i do objęcia bez obejrzenia się do tyłu, czyli ten tytuł Idąc rakiem, czyli idziemy do przodu, ale też trochę do tyłu, żeby zrozumieć to, co wokół nas dzisiaj, to jest w powieści obecnej bardzo wyraźnie w adaptacji pana Pawła Chile, którego witam serdecznie, który pracował, myślę, że kilka lat nad tą adaptacją. Myśmy już od dawna o tym mówili, że to trzeba zrobić. To jest powieść, która z jednej strony kusi swoją współczesnością, jest to współczesna powieść Grassa, aczkolwiek Gustloff, patron statku, Wilhelm Gustloff, statek, na którym zatonęło około 10 tysięcy uchodźców z Prus Wschodnich, żołnierzy Wehrmachtu, uchodźców z Gdańska, Gdynian także, nawet tutaj spotkaliśmy się z panią, która na Świętojańskiej mieszka i która Gustloffa się uratowała. Waga tematu to jest jedna sprawa, a z drugiej jest problem struktury tej powieści, bo to jest powieść, o tym powie sam autor adaptacji. Powieść, która dzieje się na kilku płaszczyznach i ta struktura, która jest taką jubilerską strukturą, wymagała też takiego jubilerskiego działania i autora adaptacji, nas wszystkich tutaj, realizatorów, aktorów, żeby to pozostało, no bo to jest jedna z wielu ważnych spraw tej powieści. Ja chciałem Państwu przedstawić, zacznę od pani Doroty Lulki, która gra mityczną postać, znaną w wielu powieściach Gintera Grassa i która jest obecna Idąc rakiem, Tulle Pokrywka z Wrzeszcza, z ulicy Elzy. Grażyny dzisiaj. Dzisiaj się Grażyny. I teraz tak, jestem zaszczycony, że zaproszenie przyjął pan Krzysztof Eugeniusz Kujawski, z którym pracowaliśmy przed laty w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, który zrobił się znakomitym aktorem i gra postać komentatora, czyli alter ego autora, tego, który pomaga autorowi, czy go zmusza do sięgnięcia do zakamarków pamięci, do wyobraźni, jak to mogło wyglądać, jak mogła wyglądać moja matka, jak mogła wyglądać Gdańsk wtedy. Pan Krzysztof Kujawski, urodzony w Gdańsku, który w Gdańsku spędził czas II wojny światowej, no był dla nas też skarbnicą wiadomości o tym czasie, którego dotyka powieść. Dariusz Szymaniak, pisarz, autor, który próbuje zrozumieć dramat swojego syna, który w 2000 roku zastrzelił kolegę po kontaktach w internecie, czyli jest taka też opowieść o zbrodni internetowej, która się dokonuje. To jest punktem wyjścia i autor, żeby zrozumieć powody tego morderstwa, musi sięgnąć do swojej matki, do stolarni we Wrzeszczu, do przeszłości. Maciej Wizner, czyli Konrad Pokrywka, konnik jeszcze odliwie, Konradzikiem zwany przez Tulle Pokrywkę, Tulle, która mówi specyficznym wrzeszczańskim językiem. Jestem pełen podziwu dla pani Doroty Lulki, że całą rolę zbudowała właśnie na tym wrzeszczańskim języku, który jest nie najłatwiejszy. I to jest wnuczek pani Doroty, czyli Tulli Pokrywkę i autora Konrad Pokrywkę, konnik. Czyli cała rodzina. Cała rodzina. To jest tak. To mamy cały pisarz, dwóch osobach i babcia i wnuczek. Proszę Państwa, no i teraz przedstawiam realizatorów. Marek Kuczyński, nasz trójmiejski kompozytor, w tym teatrze przygotował muzykę do Antygony Mądzika. No i Marek Braun, którego nie muszę też przedstawiać, który zrealizował wiele przedstawień w Trójmieście, w Teatrze Wybrzeże. Mieliśmy wiele laty pracować razem nad Arkadią Stoparda, w ogóle nad wieloma, tak jak i z Markiem Górnicy w wielu teatrach w Polsce, ale też znany jest z tego teatru. Tu pracował przed laty, pierwszy raz robiłeś tango z Piotrem Gruszczyńskim, prawda? Bo byłem na spektaklu tutaj w Teatrze Miejskim. W Teatrze Miejskim, tak. Tak. I współpracownik pani Anny Augustynowicz. Cieszę się bardzo, że udało się tę ekipę skompletować.
Brakuje tylko jeszcze autora, który jest oczekiwany przez nas na tym spektaklu, bo ta premiera jest bardzo rozciągnięta. Mamy 90 miejsc na pokładzie i to jest to się będzie ciągnęło od 13 maja do 29 czerwca, gdzie Stowarzyszenie Gintera Grassa organizuje obchody 85. rocznicy urodzin autora. I tam mnie pytało wiele osób, więc od razu uprzedzam pytanie, czy będzie Grass. W wieku 85 lat bardzo trudno planować, on też tak powiedział Grass, że bardzo chce, bardzo by chciał być na swoich obchodach urodzinowych i w Gdańsku, i w Gdyni, na Darze Pomorza i mamy nadzieję, że ta wola autora zostanie przez los spełniona. Wszystkie listy zostały wysłane w każdym razie, prywatne, oficjalne, także no jest nadzieja, że się pojawi, co by oczywiście... A jak się tego rozmawia, to można by było zapytać. Tak jest. Jakiś termin padał? 29 Galowa. Zaczyna się to premierą 13, a premiera galowa, nie wiem, która jest, te wszystkie spektakle no, są tak pomyślane, żeby ta gala była takim ukoronowaniem tego okresu premierowego, bo oczywiście spektakl zostaje w repertuarze. Gramy spektakl w lipcu, w sierpniu, we wszystkie wtorki pod pokładem Daru Pomorza. Scena letnia będzie grała do 19 sierpnia gramy dwie sztuki, czyli przygotowywaną właśnie w tej chwili już przez Józefa Opalskiego sztukę W kręgu namiętności Tango Piazzolla, premiera 6 lipca na scenie letniej. To będzie zawsze w lipcu od czwartku do niedzieli. Później wracamy do lat 20, słodkich lat 20, 30 w reżyserii Jana Szurmieja. We wszystkie środy będziemy grali spektakle z małej sceny, trochę seksy, rock and roll czy Boga Mordu w kawiarni, a we wszystkie wtorki pod pokładem Daru Pomorza będzie idąc rakiem, sądząc z tego, jakie jest w tej chwili zainteresowanie tym tytułem, to myślę, że pozostanie to w repertuarze przez przynajmniej dwa sezony, bo wracamy do tytułu po wakacjach, czyli w październiku, w listopadzie, potem przerwa na okres zimowy, bo tam teraz jest bardzo chłodno, a myślę, że w grudniu, styczniu, lutym będzie trudno wytrzymać. No i pozostaje spektakl w stałym repertuarze naszego teatru. Dlaczego ta pod pokładem Daru Pomorza. Tyle przedstawiłem, oddaję może głos autorowi adaptacji, bo powiedziałem o strukturze, więc nie chcę tu się wymądrzeć, bo myślę, że ty to powiesz dużo lepiej. Znaczy, proszę Państwa, bardzo trudna jest to pozycja do adaptacji. No, są powieści, które się świetnie przenosi na scenę, a są teksty bardzo trudno adaptowalne. Idąc rakiem należy do takich trudnych tekstów z bardzo prostej przyczyny. Autor, narrator, czyli tutaj Darek Szymaniak, po prostu siedzi przez cały czas przy komputerze, śledzi rozwój pewnej sytuacji i opowiada. No przytacza oczywiście pewne dialogi, pewne sytuacje, ale zasadniczo mamy do czynienia z takim wielkim, długim monologiem, prawda, na ponad 200 stron. I teraz pytanie, jak to zrobić, żeby przez godzinę 20 minut widz miał teatr, a nie monodram, chociażby w wykonaniu najświetniejszego aktora, żeby to było rozegrane. I powieść ta, jak również, no mam nadzieję, że to się uda na scenie, ona jest taką robotą wieloczasową, to znaczy mamy kilka przestrzeni czasowych równocześnie, bo to jest wszystko w głowie tego pisarza, prawda? Tutaj śledzi katastrofę Wisztlowa 30 stycznia 1945 roku, tu sobie przypomina, co mówiła Tulla Pokliwkę, czyli jego matka, przeklęta, znienawidzona przez niego właśnie z powodu tej katastrofy między innymi. A tutaj śledzi syna, który przez internet staje się neonazistą i rozwija kult Güstlowa, tego nazisty, prawda, i syn, którego imieniem był statek. I to wszystko jest jakby w jednym momencie. I teraz moim zadaniem, w sensie czysto rzemieślniczo literackim, było tak to spróbować ugryźć, żeby widz miał przyjemność dość jasnego rozpoznania tej struktury. Państwo nie mają łatwego zadania, mówię o aktorach i realizatorach, dlatego że to jest mała przestrzeń. Wszystko jest właściwie umowne, poza prawdziwymi bulajami i grodziami statku, a ponieważ zaczyna się od trzech torped, które wystrzelił kamandir marinesko, który z łodzi podwodnej S-13 zaatakował Güstlowa,
i zatopił ten statek, więc zaczyna się nasz spektakl od odpalenia tych torped i od komendy wydania przez Marinesco. Więc ci widzowie, którzy widzą, jak te bulaje tam trzaskają, no, mają poczucie, że jednak ta historia katastrofy dzięki takiej scenografii jest chyba bardzo wiarygodna. Także to jest taka struktura, gdzie mamy właściwie trzy albo nawet czasami cztery czasy równoległe i po to został wprowadzony komentator. Po pierwsze, żeby odciążyć Darka, pana Dariusza, no żeby on żeby miał chwilę wytchnienia w spektaklu, ale też komentator jest jego alter ego, czyli mówi mu o tym, czego on sam nie wie albo nie chce wiedzieć, co wypiera, bo to jest także powieść o opowieść, o niemieckiej pamięci i o wypieraniu różnych rzeczy i o tym, jak się odradza zło. To jest najbardziej, chyba, no ja nie znam bardziej przejmującej powieści współczesnej o neonazizmie, która by pokazywała mechanizm powstawania neonazizmu w pokoleniu, które właściwie nie zaznało wojny, w ogóle nie zaznało wojny i zna to tylko z opowieści dziadków, tudzież właśnie z internetu. Już kończę. To jest także powieść prorocza internetowa, dlatego że ojciec, czyli starszy pokliwko, śledzi syna swojego, jak on rozpoczyna uprawiać ten kult Gistlofa i statku i tego nazisty i widzi, jak tworzy się, przepraszam, w internecie, no po prostu rodzaj ruchu neonazistowskiego pod hasłem Wilhelm Gistlof. Także w tym sensie jest to powieść prorocza, bo przypomnę Państwu tylko tyle, że to, co mówi młody Koni w tym swoim internecie, bardzo przypomina to, co powiedział ten Breivik, ten no, morderca tych 70 kilku osób na tej wyspie. To jest bardzo podobne. I Gras jakby w swojej intuicji, przypomnę 2002 rok, jakby zobaczył w tym internecie no właśnie taką, coś takiego, że to jest nie tylko Wikipedia, że to nie tylko pozytywne rzeczy, ale że internet może służyć także takim sprawom. Także to się wszystko dzieje w necie, w sieci, ale morderstwo jest prawdziwe. Znaczy ten strzał, później na końcu, jeden młody człowiek zabija drugiego, jest strzałem prawdziwym. Czyli jakby przechodzi do realu, przepraszam za to słowo, ale tak to się robi. No to tyle ode mnie, no bo resztę zobaczycie Państwo na scenie. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania jeszcze, to jest moja druga praca z Giderem, znaczy z tekstem Gidera Grasa. Pierwszy raz miałem przyjemność i zaszczyt pracować nad scenariuszem do filmu Wróżby Kumaka. Byłem głównym scenarzystą i wtedy miałem też zaszczyt i przyjemność spotkać się parę razy właśnie przy okazji pisania z mistrzem. Nie po raz pierwszy zresztą, więc myślę, że on jest bardzo zadowolony z tego, że w Gdyni i na Darze Pomorza będzie jego historia opowiedziana. Przypomnę też, bo Krzysztof w swojej skromności nie przypomniał Państwu tego, ale Wróżby Kumaka były również robione, produkowane przez Teatr Wybrzeże i Krzysztof. Nie, przez Macieja Nowaka na Bałtyckim. Pardon, sorry, o, przepraszam, no to tak, historia. Krzysztof był reżyserem i adaptował to. To było 12 lat temu. 12 lat temu. To było grane też ofowo, w tym sensie, że nie w teatrze, tylko w dużej wrzeszczańskiej kamienicy. No, mogę tutaj powiedzieć tylko tyle, że spektakl był wielkim sukcesem, był wiele razy grany, a mistrzowi Grasowi po prostu pod koniec, bo siedziałem obok niego, widziałem, że ma wilgotne oczy, co nie jest łatwe, bo jest tutaj, on jest typowym takim, można powiedzieć, wrzeszczańskim, drobnomieszczańskim Niemcem, tak? No tak, więc był bardzo wzruszony. Wtedy główne role grali Państwo Kiszkisowie, znaczy Halina Winiarska, przepraszam, i Jerzy Kiszkis. No to tytułem przypomnienia, że i zarówno Krzysztof, jak i ja... Marek Kuczyński komponował muzykę. Marek wtedy robił muzykę, tak, tak. Ale najlepszy był efekt, proszę Państwa, organoleptyczny w tamtym spektaklu, bo małżeństwo, znaczy ta para miłosna, czyli Reszka z Niemiec i Polka z Wilna, gdańszczanka, ale z Wilna, poznały się przy hali targowej, gdzie ona kupuje kurki od takiej babiny. A on sobie przypomina smak dzieciństwa swojego gdańskiego, niemieckiego przez te kurki. I mniej więcej w połowie spektaklu, co były otwarte drzwi do kuchni, i tam odpowiednio wynajęta pani robiła te kurki. Znaczy ona już była przygotowana, podgrzewała. Więc ten zapach tych kurek wszedł i wszyscy dostawali oskomy. Na końcu Gras był przeszczęśliwy, bo dostał te kurki właśnie, porcję, no i kieliszek czystej polskiej wódki, którą on bardzo lubi i uwielbia, co miałem parę razy również przyjemność zauważyć, choć nigdy nie nadużywa.
Dziękuję bardzo. Wioski formalnej 13 prapremiera, 29 premiera galowa i potem spektakl wchodzi do repertuaru regularnego. Tak? Od 13 jest. Od 13. Tak, cały następny tydzień gramy i no już też sprzedajemy bilety na to. A czy przy okazji tej adaptacji pan się konsultuje z Winterem Grasem, czy nie? Nie, myśmy spełnili wymóg, który postawił nam jego, znaczy agencja, trzeba powiedzieć. To znaczy przesłaliśmy mu najpierw, znaczy moje założenia, co nam przyświeca, co chcemy przekazać, czyli tak zwany, jak to się mówi w języku filmowym, draft, czyli takie streszczenie. Następnie wysłaliśmy mu adaptację po polsku i roboczą wersję tej adaptacji przełożoną na niemiecki. Także on oczywiście miał prawo, jak każdy pisarz, kontrasygnaty, czyli powiedzieć, no, że tu się coś mu nie było, ale nie zgłosił żadnych pretensji. Bo dopiero po przeczytaniu, bo to jest sprawa i Grasa, to nie agenta Grasa też, że dopiero po przesłaniu przez nas, przez te adaptacji. Przekładu adaptacji na z polskiego na niemiecki, dopiero wtedy podpisali umowę z nami na realizację. Na licencję. Na licencję, tak. Także bardzo to było trudne i żmudne. Spodziewaliśmy się, że będzie szybciej, jeżeli chodzi o formalne sprawy, dlatego że no ale nie, tym razem było to trudniejsze. Myślę, że to wola agenta jest, znaczy, że agent musi pokazać, że jest bardzo potrzebny i bez niego pisarz by umarł z głodu, więc no to tak to było. Także teraz pewnie rzucił okiem, no ja nie wiem, pewnie rzucił okiem, poza tym no mieliśmy bardzo dobre doświadczenia, mówię my, no, znaczy on ze mną jako rzemieślnikiem, w sensie tych wróżb Kumaka, bo jemu ten scenariusz się bardzo podobał i nie miał właściwie żadnych zastrzeżeń. Ja jeszcze może tylko powiem, bo może to Państwa zainteresuje, właśnie o języku Tulli Pokrywkę, dlatego że Gras w języku niemieckim starał się oddać właśnie ten niemiecki, ale niemiecki wrzeszczański, zaprawiony po pierwsze a kaszubizmami i akcentem kaszubskim, b kociewiarnizmami, kaszubizmami, bo ta Tulla jest z pogranicza Kociewia, właściwie Koszneideria to jest prawie, że no Kociewie powiedzmy. I teraz Gras oddaje to w oryginale niemieckim, no to mniej więcej jak, do czego by to przyrównać, no, jakbyśmy opisali jakąś postać z dalekich kresów, prawda, naszych polskich, czyli ktoś mówiący ewidentnie wschodnim akcentem, przekręcający, mówiący niepoprawnie, a jeszcze plebejsko do tego. No, można by to przyrównać, nie wiem, no jest takie wileńskie, taka opowieść w Wilnie, jak na pikniku, prawda, młody człowiek pyta się damę, którą zaprosił, młodą, panna Andzia do leweczki, no pije się, a ona mówi, dziękuję, nie brzydzę się, ale nie mogę. No to mniej więcej coś takiego ta Tulla mówi w sensie niemieckim. I teraz problem polegał na tym, że pan Sławomir Błał przełożył to genialnie na polski, no ale rozumieją Państwo, że tu mamy już podwójną obcość, prawda, bo to jest jakby przełożone na polski. Teraz jak to zagrać, jak to powiedzieć? My rozmawialiśmy długo z Krzysztofem, że jaką podejmujemy decyzję, czy zostawiamy to w wersji Błałka, to znaczy, że to jest bardzo trudne aktorsko, obie Tulle, bo jest Tulla starsza, czyli pani Dorota Lulka i Tulla do 45, czyli ta z podwórka wrzeszczańskiego, chuliganica, awanturnica, no w ogóle incredible, jakby powiedzieli Anglicy, taka osoba i ona też mówi tym językiem. Jak to zagrać? No to zobaczą Państwo, ale to jest karkołomne, bo ona kaleczy ten poprawny język, ma swoją fonetykę, mówi mój Konradzik, tylko mówi mój Konradzik ukochany i tak dalej, i tak dalej. Zresztą może Pani zechce... Pani Doroto, może próbkę. No właśnie, jakoś prosimy. O psiecharaszy. To byłoby super. O psiecharaszy to mówi Agatka, może. No to o pięknym statku, bezklasowym. Jakem na zakładzie dobre słowo o statkach KDF-u rzekła, że Gustloff bezklasowy był, że to socjalizm prawdziwy, choć za Führera, fakt. To mnie Partyniaki zabić chciały. Moja mamusia to po tym rejsie do fiordów za nic do siebie przyjść nie mogła. W jadalni pasażerowie, jak groch z kapustą wymieszany, roście robotniczy, jak mój tatusz, ale i partyjne szychy, i urzędniki, to jak w DDR-ze naszym, tylko jeszcze lepiej. Jakem to rzekła, to mnie z partii wylać chcieli, ale nie wylali, przodownicą była. 200% normy na eksport do Rosji.
a na święto rewolucji październikowej, co ją Lenin zrobił, to jeszcze więcej. Pół Leningradu spało na łóżkach owych. Także Państwo widzą i Pani Dulka i Agata. Agata ma mniejszą rolę, bo dorosła Tulla po prostu ma dłuższą rolę, na scenie jest jej więcej. I Państwo widzą, jak to straszna praca, no, znaczy w sensie warsztatu. Ja się byłem zarwany. Ja mówię, Krzysiu, no może tylko damy jej parę słówek takich z akcencikiem i może Krzysztof mówi, słuchaj, nie, no bo jednak ta Tulla jest tak barwna. Jest i narodowo socjalistką. No to tylko pracowała tak, w 80. jeszcze nie wiem, no, nie, co umie. Tak, więc okazało się, że to mieli Państwo próbkę. Mi się wydaje, że spektakl w ogóle będzie takim popisem właśnie Tulli Pokliwkę, która została wzbogacona w adaptacji o fragmenty z Die Hundejahre, czyli z Psich Lat. Czyli, bo ponieważ idąc rakiem mówi się o przeszłości Tulli, mówi się o warsztacie stolarskim, mówi się tak, ale są to tylko zdania wtrącone. Natomiast w Psich Latach ta sama osoba jest opisana właśnie jako młoda Tulla i ja wziąłem z Psich Lat kilka zdań i tutaj włączyłem jakby do tej historii, co jest zgodne z intencją autora i w niczym nie przekreśla tej postaci. Również dopisanych jest kilka zdań z mojego stulecia, Gintera Grassa. Na przykład zdanie, które bardzo lubię i które mówi komentator, wygłasza takie zdanie. Zdanie, które najbardziej rozentuzjazmowało naród niemiecki, zdanie Führera, że, może pan zechce przypomnieć, wyprodukował... Führer powiedział, że wyprodukowanie popularnego samochodu staje się palącą koniecznością. Tak jest. To jest zdanie Hitlera, które właśnie z mojego stulecia przeniosłem. Jest kilka jeszcze innych właśnie, takich krótkich. O autostradzie pierwszej otworzonej, ta pierwsza autostrada, gdzie 40 tysięcy łopat ustawionych w pionie tworzyło pewien klimat. I teraz 40 tysięcy łopat uniesionych w gatelskim pozdrowieniu to jest coś, czego nasz naród nigdy nie zapomni. O. No więc to są takie inkluzje, powiedziałbym, z tych dwóch innych książek Grassa. Tak, bo to, co gra dalej, czyli Macie, to jest współczesne, no rzeczywiście w Tulli, Doroty, tej Tulli po 45 i w komentatorze Krzysztofa Jaskiego, to się przegląda wiek 20 cały. To jest jakaś paranoiczna biografia, była urodzona w Gdańsku, we Wrzeszczu, uratowana z Gustrofa, na którym w czasie akcji ratunkowej urodziła autora. Wielbicielka, jak z pracy wyskoczy, wielbicielka pieśni, które sławiły Führera, jak mówi Dorota, a później roniąca łzy w 1953 roku, co jej syn wypomina, gdy umarł Stalin, bo była zagorzałą enerdówką, prawda? To jest jakieś poplątanie przedziwne. No to oddaj aktorom. Jeszcze może jedna rzecz. Marinesco może. Miał pogrzeb dzisiaj, Rafał nie mógł przyjść, no bo jeszcze jest Marinesco, to jest postać oczywiście tego rosyjskiego, radzieckiego kapitana Łodzi, który storpedował Gustlofa. Zresztą Grass bardzo obiektywnie to opisuje. Opisuje, że on nie potraktował to i słusznie, jako okręt wojenny, bo Gustlof był oznakowany jako okręt Kriegsmarine. On nie musiał wiedzieć, że tam było tylu cywilów i że miał armatki przeciwlotnicze na pokładzie i umundurowaną służbę pomocniczą. Więc to myślę, że jest to bardzo obiektywne, ale no, zobaczycie Państwo Rafała Komala, który no, według mnie tego Marinesco, bo to jest Marinesco, to jest jak go sobie autor by wyobraził. On go przywołuje i dialoguje ze swoją wyobraźnią. Jaki był ten facet, który posłał pod wodę 10 tysięcy ludzi? Pod wodę właśnie. I jeszcze ja chcę dwa słowa o scenografii, to Marek sam powie, ale o przestrzeni. Bo jasne, że czasami teatr szuka przestrzeni. Ja bym chciał, żeby woli wyjaśnić, ja jestem wielbicielem wychodzenia z teatru. Rzadko mi się to zdarzało. Pierwszy raz to w roku właśnie 2000, kiedy było na Grażynę Wróżby Kumaka. Jak byłem jeszcze gówniarzem na pierwszym roku reżyserii, zrobiłem w 81 roku pierwszą oficję Solidarności pod pomnikami w Gdańsku, to była plenerówka. I to koniec w ciągu 30 lat. I to jest dopiero i potem jeszcze był Kośku z Marianem Kołodziejem, świętego Jana, tragedia obogaczył Lazaru, którą robiliśmy razem. I raczej unikam tego, bo wiem, że jest pewna moda. To jest są takie okresy, trudno znaleźć spektakl w polskim teatrze bez wody lanej, prawda, bez projekcji oczywiście, no właśnie wejścia do przestrzeni postfabrycznej. Ale tutaj uznaliśmy to
potem nawet to można było to w trakcie jeszcze adaptacji zmienić, że ten dar pomorza, myśmy szukali długo przestrzeni, po pierwsze, daje taką klaustrofobię, jaką bardzo nam chodziło w tej opowieści, że to może być i przestrzeń więzienia, w której spotyka się ojciec z synem w finale, przestrzeń łodzi podwodnej Marinesku i przestrzeń podpokładzia w Gustloffie, bo tam się mówi o ścisku, potwornym smrodzie i tak dalej. To jest pierwszy powód merytoryczny, a drugi taki trochę magiczny mi się wydaje, że tam jest w samej powieści jest kilka takich przedziwnych zbiegów okoliczności. 30 stycznia zatonął Gustloff. 30 kwietnia urodził się autor, poseł którego Radarek Szymaniak. Stycznia. 30 stycznia Hitler doszedł do władzy. I to, ta magia tych torpedy były 4, 3 trafiły. Właściwy patron Gustloff został zamordowany przez Dawida Frankfurtera 3 strzałami, z tym, że 3 tylko trafiły. Ten 4 to było pudło. Podobnie postać grana przez Maćka, czyli Koni, zabija Dawida Strzemblina też 3 strzałami, 4 był niecelny. Celowy. To, no tak, bo chciał być kontynuatorem tradycji, prawda? I też wydawało mi się takim zbiegiem okoliczności, przedziwnym będzie to, że w 1909 roku stocznia w Hamburgu zbudowała statek, który jest, potem został nazwany przez Polaków Darem Pomorza. Są zakupione, prawda? I pływał przez lata pod polską banderą. I ta sama stocznia w Hamburgu zbudowała Gustloffa niecałe 20 lat później. Czyli mam takie poczucie, jak są te, no nie wiem, części konstrukcji pod pokładzie, że gdzieś tam to jest część scenografii, z którą musiał Marek Braun coś zrobić. Czyli nie było tak, że od początku przygotowując adaptację myślał pan kategoriami tamtej przestrzeni? Tak? Nie. Ja na ogół staram się w ogóle w pracach literackich tego typu, czy pisząc własne sztuki, czy tak uprawiając ten rodzaj pracy, że to zostawiam reżyserowi i scenografowi. Znaczy, ja mogę zasugerować, może coś mi się wydać. Dla mnie najważniejsza jest funkcjonalność tekstu i jakby jego, to żeby reżyser i aktorzy mieli po prostu coś, czego nie rzucą do kosza i powiedzą, że jest szajs, tylko żeby mieli do pracy coś wartościowego. A nie zakładałem, ale już w trakcie roboty decyzja zapadła. Krzysztof podjął decyzję jako szef i jako reżyser. No i wtedy mi się łatwiej pisało. Znaczy jakby no to już wtedy wiedziałem, że to będzie tam i łatwiej mi się to pisało. Ale tak to jest. Czyli przeduszenie widowni przez tą godzinę ponad tam na tym międzypokładzie, to jest, rozumiem, świadoma decyzja państwa, żeby trochę odtworzyć tamte warunki, tak? Z wojny. Tak, stworzyć. Bo tam duszno będzie strasznie. Na razie strasznie zimno, zmarzniemy. Tak o 18 jest chłodno, o 20 już jest bardzo zimno. Jak kończymy próbę po 10, to już jest przy tym chłodnym maju, to jest. Na razie nie marzymy o tym, żeby było trochę duszno, bo jest zimno. Znaczy, nie będzie. Duszno nie będzie, bo bóla jest. A jak będzie wyglądać ta scenografia? No proszę. Jak się wygląda scenografia? No, scenografia wygląda tak, jak wygląda, bo to jest obiekt istniejący. Natomiast oczywiście, tak jak panowie wcześniej mówili, nie staraliśmy się wybudować czegoś nowego w tym miejscu, bo to jest trochę tak, że rzeczywiście statek Dar Pomorza jest dość mocno związany losem z Gdynią. I ten los i przypadek, który właściwie w książkach Grasa cały czas występuje, jest niezwykły, bo można powiedzieć, że dla mnie dramatu na statku jest takim trochę pretensjonalnym zabiegiem. Ale chociażby z tego powodu, że ta historia właśnie Daru Pomorza, kupionego ze składek od Francuzów, którzy w ramach reparacji wojennych po I wojnie światowej ten statek szkolny zbudowany dla młodzieży niemieckiej, przecież tak to było, prawda? Tak. To się zdaje się nazywało Princesa Etiel Friedrich, tak? Ja bo... no, właśnie. Zakupione ze składek społeczeństwa polskiego z części Pomorza, zacumowany w Gdyni, w porcie, gdzie później przecież przy nabrzeżu także stawał Gustloff. No, te zrządzenia losu, tego przypadku, to zresztą tak jak mówię, w tych powieściach Grasa, które ja znałem wcześniej, oczywiście idąc za kim czytałem tuż po wydaniu i Krzysztof wtedy już mi o tym opowiadał, że to jest dla niego ważna powieść, to przez cały czas jakoś to tam się ze mną te rozważania ciągnęły, ale jak mówię, w
miejscu, które istnieje, ma swoją historię, bo przecież tam przez ten pokład przesunęło się tam wiele zdarzeń, wiele ludzkich postaci i on ma swój charakter dość niezwykły, ponieważ też tam te warstwy fanów, które się gromadzą, to są elementy zużyte, także to, co ja starałem się tam zrobić od strony jakiejś aranżacji przestrzeni, bo to w ten sposób można tylko traktować, to jest nieestetyzowanie tego. To jest tak, że nawet ten element statku szkolnego polskiej marynarki, polskich chłopaków, którzy gdzieś tam mieszkali pod tym układem, to zostaje takie, jakie jest. Nawet meble, które gdzieś tam oczywiście z racji funkcji w tekście, w dramacie musieliśmy użyć, staraliśmy się dobrać w taki sposób, żeby one miały charakter nieodbiegający od tego wnętrza. Oczywiście większą sprawą jest kwestia tutaj jeszcze jakiejś aranżacji od strony kostiumowej, od strony postaci, które gdzieś w czymś się muszą poruszać. To też staraliśmy się tak dobrać charakter strojów, żeby one nie naśladowały epoki, żeby nie trąciły jakimś takim pretensjonalizmem, ale też żeby charakter, który pewna przywrotność, która jest wpisana w tekst jednak przez autora, przez Grasa, tego właśnie losu i przypadku, który właściwie ciąży nad całym naszym życiem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że to tak trochę jest. No tak to jest, poza tym jest to również opowieść, tylko jeszcze jedno zdanie, może warto podkreślić, że jest to także opowieść o zderzeniu się tych dwóch totalitaryzmów, czyli to największe nieszczęście Europy, jakie Europa sama sobie, można powiedzieć, zrobiła. Bo los Marinesco, tego komendanta, który zresztą w naszym spektaklu bardzo pięknie klnie po rosyjsku i gra na harmonce bardzo dobrze po rosyjsku, można tak powiedzieć, jest też bardzo ciekawy, dlatego że on nie został nagrodzony za to, co zrobił, z różnych powodów, nie będę tego rozumiał, i trafił 4 lata na Kołymę, do łagru po 1945 roku, a później przez wiele lat walczył o to, żeby wrócić na powierzchnię życia sowieckiego. Więc to nie jest, to jest bardzo, to jest opowieść o bardzo skomplikowanych losach ludzi. Tak, wymarzony order bohatera Związku Radzieckiego, który został mu przyznany w 1995 roku pośmiertnie. Na pół roku przed rozpadem Związku Radzieckiego pośmiertnie Rada Najwyższa Federacji, czy tam nie, biuro polityczne, przyznało mu na którym mu zależało. On to by chciał, bo uważał, że za taki wyczyn powinien dostać bohatera Związku Radzieckiego. To się należało. Należało mu się, jak psu kość. Nie dostał, poszedł do łagru. Dopiero Gorbaczow. Dopiero Gorbaczow, tak. I to na pół roku przed Gorbaczow. To jest wszystko bardzo skomplikowane i bardzo ciekawe. Gras jest tutaj pisarzem, no można powiedzieć właśnie, ale współczesnym do bólu, prawda? Że on pokazuje istotę tego, co się stało. I teraz może uprzedzę Państwa pytania, chociaż no, nie musimy o tym mówić, ale cała ta historia z tym jego wierszem, publicystyką rymowaną, ale wierszowaną, całe to zamieszanie, którego oczywiście nie przewidywaliśmy i które nas właściwie nie interesuje, ale trzeba powiedzieć wyraźnie, że kto przeczyta nawet pobieżnie, idąc rakiem, to od razu widzi, że nie mógł tego napisać ktoś, kogo się posądza antysemityzm. Po prostu nie ma takiej możliwości, że ta powieść jest tak jednoznacznie pokazuje mechanizm powstawania zła antysemickiego i zła w ogóle, prawda, nazistowskiego, nie tylko antyżydowskiego. Zresztą wczoraj spotkałem się z Mieczysławem Abramowiczem, byłym rzecznikiem gminy żydowskiej w Gdańsku, w Rzeszczu, rozmawialiśmy również o tym wszystkim. No i on przypomniał mi też, że jest taki tekst Grasa, jak powiemy o tym dzieciom. Taki tytuł, to jest esej. Jak opowiemy, czy jak powiemy o tym dzieciom. I to jest tekst, którym on ze swojego dzieciństwa nie powieściowo, tylko właśnie eseistycznie opisuje, jak to zło narastało i jak potem właśnie od zwykłych szykan doszło do mordu i na Polakach również oczywiście, ale i na Żydach i tak dalej, i tak dalej. Jak powiemy o tym dzieciom? I to jest drugi taki tekst ważny. Także idąc rakiem wypełnia tutaj jednoznacznie, odpowiada na pytanie, czy rzeczywiście jest w tym pisarzu jakiś element szowinistyczny. Nie. Myślę, że niemiecki pisarz Siebald
ten, który napisał te opowieści o płonących miastach niemieckich, Dreźnie i tak Hamburgu, o tych bombardowaniach, posunął się właśnie za daleko, bo porównał Hitlera do Churchilla, znaczy postawił znak równości. I tutaj chyba każdy, kto wie, czym była druga wojna, by się tutaj zdenerwował. Raz tego nigdy nie zrobił. To pan kardynał, który powiedział Paweł, są obecne oczywiście w tekście Grasa, są też obecne w muzyce, bo są dwa cytaty muzyczne. To jest jeden, no, hymn Związku Radzieckiego, który reprezentuje jedną stronę totalitaryzmu i hymn SA. A to są cytaty, tak, cytaty, a tak cała muzyka, którą napisał Marek Kuczyński, jest muzyką współczesną, pisaną do potrzeb tego głównego nurtu opowieści. Bardzo trafnie. No, nie, żeby się posądzone, bo tam jest napisana muzyka Marek Kuczyński. Tych dwóch pieśni masowych nie napisał Kuczyński. Tak. To znaczy Horst Westerlin to nie jest Marek Kuczyński. Ładny utwór, ale to nie był. Rola kompozytora w takim tekście, praca w takim tekście, no tekst jest tak intensywny, że starałem się podporządkować poszczególnym scenom. Chciałem pomóc aktorom w budowaniu jeszcze lepszej atmosfery, napięć. Taka jest moja skromna rola. Mam nadzieję, że Państwu się to spodoba. Myślę, że jest parę momentów, które utkwią w pamięci. I muzyka, mam nadzieję, też troszeczkę temu pomoże. To jest wszystko w sercach, głowach, ustach, ciałach aktorów, bo to jest bardzo aktorski spektakl. Zresztą ja w ogóle myślę, że aktor jest teatrze najważniejszy i to jest, no, wszystko jest w nich w tej chwili. Zwłaszcza, że przy tym, o czym mówił Paweł, tej wierności tekstowi, bo myśmy tutaj przy pewnych, oczywiście właśnie jak mówiliśmy na początku, zaakceptowanych przez Grasa dodatkach, z jego powieści oczywiście, nie z innych, no stali się zachować absolutną wierność autorowi, zwłaszcza, że jak mówię, ta struktura tej powieści zachowana w adaptacji do tego zmusza. Ale rzadko się zdarza, żeby adaptacja jakiejś książki była tak znakomita. Ja jestem w ogóle zaskoczony i pełen wielkiego uznania dla Pana, że Pan właściwie napisał świetną sztukę, bardzo aktorską. Tam są świetne role, postacie, kości. Tam są te konflikty cholerne, takie, które no, rozgrzewają do białości wszystkich. Świetnie napisana sztuka. I tam jest dramaturgia, której w książce nie ma, bo być nie może. A my mamy do czynienia z takimi fragmentami, które mają o zacięciu dramaturgicznym, więc dlatego jest to bardzo przyjemne dla nas programy. No ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo dziękuję, bo naprawdę to nie była ustalona kwestia. I bardzo się cieszę, że Państwo, bardzo jest mi miło, bo ja uważam się za rzemieślnika po prostu i dla mnie pisarstwo to jest, po prostu to jest rzemiosło. I kuńc, jak mówi Tula Pokilkę, kuńcmaster, on mówi kuńcmaster, prawda? W przekładzie Wołta. Natomiast ja się cieszę dlatego, że no, mamy to umówione by także słownie w naszym no, kontrakcie przyjacielsko-zawodowym. Ja mam w przyszłym roku oddać te w ręce teatru i reżysera sztukę współczesną, moją, to znaczy oryginalną, nie adaptację, która będzie, warunek jest jeden, ma się dziać w Gdyni, nie jest powiedziane kiedy, ale ma się dziać w Gdyni, bo to ma być taki prezent, no, dla widzów, dla Gdynian, dla miasta. Mamy tutaj z Krzysztofem pewne pomysły, na razie pod hajrem nic nie możemy powiedzieć, ale co chciałem powiedzieć, że właśnie dlaczego tak lubię przyglądać się, jak Państwo pracują, bo w ogóle uwielbiam teatr, ale jak widzę, jak powstaje rola, od czytania, potem do grania, bo ja chciałbym, jest moim marzeniem, może się uda. Jak się nie uda, no to wyemigruję do Krakowa, ale jeżeli się uda, to ja chciałbym, żeby w tej mojej sztuce, po pierwsze cały zespół, dla każdego będzie coś, myślę, ciekawego, ale ja będę już pisał z wyobrażeniem, bo przecież widziałem Państwa już w kilku, nie tylko w grach. Także to będą takie, może mi się uda tak napisać, żeby dla każdego z Państwa było coś, co w Państwu zobaczyłem, to znaczy takie fajne rzeczy. No. I to jest, myślę, coś przepięknego, że ten rodzaj pracy bardzo sobie cenię i chwalę i podziwiam zresztą Państwa pracę, bo to jest bardzo trudny tekst, bardzo trudny do zagrania. Blisko, wszystko jest wokół, na mojej przestrzeni, to jest kontaktowe granie.
Także... Proszę, tato jest synkiem, bo jak widzicie Państwo i Maciej Winzler, i Dariusz Szymaniak po raz drugi grają w ciągu tego sezonu relacje ojca i syna. Może by się kilka słów powiedzieli, jak to się wam ta relacja buduje w tym spektaklu. Znowu ta relacja jest trudna, znowu to nie są najzazdroższe stosunki ojca z synem. Właściwie tej relacji nie ma między Konradem a jego ojcem. Ona nie istnieje. I z tego, moim zdaniem, tak starałem się myśleć o swojej roli, i z tego braku silnego wzorca męskiego w życiu Konrada wzięło się poszukiwanie jakichś silnych ideologii, jakichś wzorców wśród innych, a może w historii Niemiec znajdą się tacy bohaterowie, na których będę się mógł wzorować. No i tak się właśnie zaczęła cała historia. Jaka jest puenta tych relacji, to nie chcę czego zdradzać, to Państwo zobaczą na spektaklu, ale to na pewno nie jest łatwe, na pewno nie jest przyjemne i na pewno jest przestrogą dla rodziców, dla dzieci też. Ja mogę to powiedzieć, że tak jak Maciek powiedział, nie ma tej relacji między ojcem a synem z różnych przyczyn. Ale właśnie to, że tej relacji nie ma i dochodzi do tej tragedii, do której dochodzi, to jest głównym napędem. To że nie ma relacji, jest relacją oczywiście. Natomiast to jest jakby moim głównym napędem do tego, właściwie na całą sztukę. To znaczy doszukiwanie się w przeszłości tej przyczyny, tej praprzyczyny wszystkiego. Dlaczego tak się stało? Dlaczego doszło do tego wydarzenia? Tak bym powiedział, że dwie relacje. Rzeczywiście ojciec i syn, ale z drugiej strony matka i syn. To są takie dwie relacje, między którymi jest pisarz rozpięty. I obie, które po prostu go determinują, że można powiedzieć, że jest człowiekiem życiowo przegrany. Ponosi taką życiową klęskę. Natomiast walczy w tym sensie, że próbuje dociec. Być może, żeby samego siebie rozgrzeszyć w pewnym sensie, że to nie jego do końca wina, że jest może ktoś inny winny, może jego matka. Może ten Gustlow, który zatonął, może ktoś, kto wstrzelał tego Gustlowa. Czy babcia, prawda? To jest jakby ten, to jest ważne. Relacja. Zawsze. Najłatwiej. Ja może znaczy nie chcę puentować, bym biorze i nie chcę mieć ostatniego zdania, ale może powiem taką anegdotę dotyczącą samego Grasa, smaczną anegdotę. Kiedy pracowałem nad scenariuszem Wróż Kumaka, mistrz zażyczył sobie spotkania, na którym miał zrecenzować ten scenariusz, który mu przełożono oczywiście na niemiecki. I to się zdarzyło w Kopenhadze. Po prostu wtedy on miał jakieś turnę duńskie, no i pojechałem na obiad do Kopenhagi, żeby wysłuchać, co mistrz powie. Mistrz powiedział jedno zdanie, świetne, i potem przeszedł do kwestii, które go naprawdę interesowały, czyli do polityki. Znaczy, klepnął scenę, powiedział, okej, tak, Paweł, okej, tak, dobrze, świetnie. A to był moment, kiedy rozpętała się afera Rajcha Ranickiego, który, jak Państwo wiecie, po pierwsze podarł na oczach wielomilionowej publiczności książkę Grasa w trakcie programu telewizyjnego na żywo, powiedział, szajce, znaczy, że to jest nic nie warta literatura, że Gras się skończy i tak dalej. Później media niemieckie, ale i polskie, no wyciągnęły Rajchowi Ranickiemu, że był pracownikiem jawnym, pracownikiem Służby Bezpieczeństwa w Polsce w latach 50. Razem zresztą z Andrzejem Szczepiorskim, bo oni siedzieli tam drzwi. No i wtedy, akurat w tym momencie, kiedy ja przyjechałem do Kopenhagi, był duży artykuł w Polityce, a tydzień wcześniej w Bildzie i w tych wszystkich niemieckich kolorowych gazetach. No i ja przychodzę do tej restauracji, do tego pensjonatu, gdzie byliśmy umówieni. Patrzę, wszystkie te gazety leżą na stole, tak jak w bibliotece. Wszędzie są zdjęcia tego Ranickiego. I Gras miał politykę również. Ktoś mu, nie wiem, podesłał, czy miał ten wczorajszą politykę miał również. I tak z takim dużym uśmiechem ironicznym powiedział tak, no widzisz, mówi, może ten krytyk ma rację. Może ja jestem do dupy pisarzem, ale nigdy nie byłem agentem. I to pamiętam z tego kopenhaskiego spotkania,
Natomiast jeszcze, jeżeli mogę jeszcze jedną anegdotę, czy to nie, nie wiem, czy nie znam między Państwa, ale Grasny jest ciekawy człowiek. To było nasze pierwsze spotkanie, moje z nim. Nagrywaliśmy, to jeszcze było przed okrągłym stołem oczywiście. Nagrywaliśmy rozmowę dla jakiegoś niemieckiego magazynu. Tłumaczę rzecz jasna, bo ja nie mówię po niemiecku, rozumiem, ale nie władam, on nie zna polskiego, ani Kaszubskiego też nie zna, Gras, niestety. Więc nagrywaliśmy tę rozmowę i najpierw on zaprosił mnie i moją żonę do jakiejś restauracji, a potem pojechaliśmy do mnie do domu, żeby to nagrać. Ja wiedziałem, że Günter Grass bardzo lubi czystą polską wódkę zimną, zmrożoną, więc byłem odpowiednio przygotowany. W lodówce stała flaszka i co pewien czas w trakcie tej rozmowy kieliszek wypełniałem. Sam też oczywiście i gdzieś przy trzeciej, aha, i była żona pana Gintera Grassa i ja zauważyłem, że po trzecim kieliszku mniej więcej pod stołem ta pani Grass swojego męża, mistrza lekko tam go szturcha w kostkę, on wykonał taki gest i jeszcze czwarty kieliszek wypił, ale to nie jest treścią tej anegdoty. Treścią jest to, że na koniec ja mu pokazywałem moją bardzo skromną kolekcję map Wolnego Miasta Gdańska. No bo to był taki już temat tej rozmowy. I on tak bardzo po przyjacielsku, tak właściwie poklepał mnie i mówi, widzisz, oni piszą ci krytycy, mówi, to durnie, mówi, bo oni piszą o tobie, że ty jesteś taki mały Grass, wiesz, taki z Gdańska, po polski, polnisz. Ale mówi, popatrz na tę mapę, oni w ogóle nie wiedzą, o czym oni piszą, zobacz, widzisz, mówi, tu jest Wrzeszcz Dolny, ja jestem z Dolnego Wrzeszcza, a ty jesteś z Górnego Wrzeszcza. Mówi, to są dwa różne kawałki świata i dwie różne literatury. Bardzo mi to się spodobało, bardzo było to z jego strony no, szarmanckie i miłe. Więc to tyle mogę powiedzieć o anegdotycznym. No, jeszcze by było jego pracownik w UBC powiedział, to już nie jest tematem naszego i Państwa czasu. Także przepraszam. Jest, to jeżeli macie Państwo pytania, bardzo proszę. Oczywiście o Grassie można było bardzo dużo powiadać. Bardzo cieszę, że... To jest rozumiem, pierwsza adaptacja, tak? W Europie, tak? Tej książki, tak? Nie było. Także tutaj jest to dzieło pionierskie. Ryzykowne, no, ale kto nie ryzykuje, to nie ma smaku życia. Proszę Państwa, gdzieś powiem tak po konferencji, czy w ogóle też działalności naszego teatru, to ja się nie spodziewałem, że no jeszcze tydzień przed premierą mam już taki odzyw w kasie, bo bilety są droższe niż zawsze, bo to musimy się dogadać z darem Pomorza i tak dalej, 50 zł bilet, to jest duży wydatek dla dwóch osób już. I w tej chwili to jesteśmy pewni, że ten cały tydzień po premierze gramy z widzami i to jest bardzo istotne, a korzystając z okazji też dziękuję Państwu mediom, no bo no w ciągu tego, jeszcze nie minął rok, przed nami jest kolejna premiera tego sezonu, czyli Kręgu Namiętności. Za uwagę życzliwą poświęconą teatrowi, bo w czasie długiego weekendu, co było niemożliwe jeszcze kilka lat temu w tym teatrze, wiele teatrów w Polsce odwoływało spektakle, myśmy zagrali przy kompletach Woody Allena i Rezę, czyli to nie 18%, ale 100% w czasie długiego weekendu, kiedy po prostu no, ludzie mieli inne rzeczy na głowie, także wybrano teatr miejski, a nie grilla, czyli także dziękuję. Chociaż grill jest bardzo fajny, tak. Super. O której próba dzisiaj się zaczyna? 18. Dorota musi być wcześniej, bo... Państwa, to nie będę też opowiadał. Pani Dorota Lurka wczoraj wysiadła z samochodu, przywiedział z charakteryzacji na Dar Pomorza. Myślałem, że byli. Kogo prowadzą? Pierwszy raz widziałem ją w tej charakteryzacji z tą peruką, także...